Kurczę, że jaka będzie sensacja? Adam powrócił. Muszę to jakoś nazwać. Wielki powrót po 3 latach. O, wielki powrót Adama. Masz załatwione. Oj, za późno. No spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie panikujemy. Nie było tak źle. Ale bieg na pewno zmieniamy. I sprzęgło wolniej. To jest przy tych redukcjach zmieniamy system. Bardzo ładnie popatrzyłeś. Bardzo dobrze. Adam, kurczę, cię za bardzo chwalę. Co? No po takiej przerwie? Ja, a coś jednak zostało po tym. No widzisz, po tym piłowaniu. Nie było litości, nie, Adam? No nie było. No, uważaj, bo za blisko teraz, za blisko. Tak? No. Jak jedziemy? W lewo. Adam, tak. To drugie lewo. To drugie lewo. I dystans, i dystans, 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 dystans. Tak jak w tych maseczkach, nie? Co było kiedyś. Tak. Dystans, dezynfekcja i coś tam było jeszcze. Nie pamiętam. No dobra, już myślimy, co to za skrzyżowanie, jaki sygnalizator, kogo puszczę, jakim torem pojadę, Adam? No na pewno. Mnie to interesuje teraz. Na pewno my nie mamy pierwszeństwa. Jest tramwaj, więc tramwaj ma pierwszeństwo. Ale tramwaj jest z boku, czyli tramwaj ma teraz czerwone. Tak, a no tak, no, sygnalizacja. Jak to będzie miał zielone, to będzie miał czerwone, sygnalizacja działa, tak? Czyli... Podpowiadam. Czyli tutaj skrzyżowanie jest kolizyjne. Kolizyjne, a tak, tak, tak. Czyli jedziemy, musimy przy skręcie przepuścić tych. Na wprost. Tak, czyli skręcamy lekko. Tak, czekamy? I czekamy. I teraz przepuszczamy i Adam startuje na zakładkę. Już Adam startuje. Tak. Czyli jedziemy, 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 jedziemy. Tak. Co chciałem powiedzieć? Adam. Skrzyżowanie było kolizyjne, tak. No, co jeszcze dla ciebie było ważne? Może no, jak, no pierwszeństwo mają ci, co jadą prosto. Znaczy, no tak, naprzeciwka mają pierwszeństwo. Dobrze. Dobrze. No oczywiście z prawej strony, tylko że z prawej strony nie było nikogo. Taka wielka dziura. Wow. Powolutku, powolutku między koła. Ale nie hamujemy. Bardzo mocno nie hamujemy. Mhm. Adam, proszę cię, tylko delikatnie. Dobra, teraz co ja chciałem jeszcze raz powiedzieć odnośnie tego skrzyżowania. To co powiedziałem ci, ty w trakcie podjazdu pod takie skrzyżowanie musisz mieć przeanalizowane takie elementy jak jaki to sygnalizator, kogo przepuścisz i jakim torem jazdy pojedziesz. Trzy rzeczy, Adam. No jest tak nas trochę. Trzy rzeczy. Dobra? Bo jakby ktoś skręcał sprzeciwka swoją lewą stronę. Tak. Tak, i ty też w lewo jechałeś, to musisz wiedzieć, jak się z nim wyminiesz, tak? Na przykład. No tak, tak. Dobra. Tak. Będziemy to przerabiać. To jest wszystko ważne. A to skrzyżowanie jest jedno z pierwszych skrzyżowań z sygnalizacją, które trafisz na egzaminie państwowym, więc warto mieć je opanowane, żeby nie było niespodzianki jakiejś. Dobra. Dziury omijamy, mamy znowu dziury, Adam, widzę, proszę widzę. Cię, czyli między koła. I teraz już przemyślimy następną rzecz, bo pamiętaj, że ty jako kierujący pojazdem nie możesz tak biernie siedzieć, tylko musisz cały czas analizować. Już powinno cię interesować, że za chwilę zapali się tutaj nam światło. Albo od razu bezpośrednio żółte, zielone, albo warunkowa strzałka sygnalizator S2. Tak. Więc już trzeba przeanalizować, jak to zrobisz, czy od razu pojedziesz, czy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, Adam? Mhm. Dobra. No, już tutaj poszła strzałka. No i chodzi mocno. Ale gdzie, 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 gdzie? Adam, przecież musisz się zatrzymać. Teraz musisz jechać. No tak. S2 to jest zatrzymanie przed przejściem dla pieszych, czyli oni pojechali, bo oni stali pierwsi. No tak, zapomniałem. Trzeba się zatrzymać, upewnić i wtedy dopiero pojechać. Tak. O to prostowanie kół zawsze mi chodzi, że troszeczkę za blisko krawężnika jesteś, wiesz? No tak, no tak. Łączyć tutaj, dobra. Dobra. Nie za blisko, nie za blisko, Adam. Tak kombinuj kierownicą, żebyśmy nie za blisko krawężnika wylądowali. Tutaj widzisz się zmieniła... Nie, skupiasz się, Adam, muszę ci tutaj korygować niepotrzebnie tor jazdy. Ty skupiasz się na czymś i ucieka ci samochód. Staraj się wyśrodkować, żeby nie być zbyt blisko krawężnika, ani nie zbyt blisko środka, dobra?
to korygowanie toru jazdy to dotyczy wszystkich, nie tylko ciebie, pamiętaj. No. To jest normalna rzecz. Pojedziemy za chwileczkę w prawo. Tak. Ciężkie, no wstąp, tak, już kiełkowo. Tak. Pasa będzie. Tak. Może. O nie, dobrze. Możesz, nie, możesz daj dwójkę, bo to już tak mocno zwolniłeś. Dobrze. Tylko nie, żeby ci samochód nie uciekał, bo znowu widzę, że... Dobrze. Tutaj mnie zabolało, że nie popatrzyłeś na drogę dla rowerzystów w prawo. A, no rower tak, tak. Mógłby nadjeżdżać? Sam jeździsz na rowerze przecież. Tak. No i co? No i... No i było barwo. I szukaj Adama. Rozglądaj się i szukaj Adama, może jedzie. Naprawdę. Tak. Moment skrętu. Cała widoczność, trzeba się wychylić i skontrolować. Tu też się zmieniła organizacja ruchu, jak tyle, 3 lata temu, wiesz? Także tutaj mamy nakaz, mamy A7, ustąp. Nakaz zwracania. Tak. Tutaj będziemy wjeżdżać. Ale Adam, ty masz ustąp. Hej. No i biegi, Adam, biegi, nie śpi. O, popatrz, lewe lusterko, bo z lewej strony nadjeżdżają. No. No właśnie. Wcisnę się. Musisz powiedzieć na egzaminie, że ktoś się puszcza, to po pierwsze. Mhm. Nie spodobało mi się to, że dojeżdżałeś do tych samochodów, które były na drodze z pierwszeństwem. Tak? I w ogóle jakby chciałeś się wciąć na siłę trochę. Musiałem ci hamować. Przecież to... Tutaj jest, dalej masz ustąp pierwszeństwa do momentu, kiedy wjedziesz na drogę z pierwszeństwem, tylko wtedy wjedziesz, jak ktoś się przepuści, jeżeli jest sznur samochodu. Nie masz na siłę, Adam. No. Trochę się nie popisałeś, powiem ci teraz. Nie. Dlaczego tak? No, trochę tak. Będę tego pilnował. Dobra. Dobrze, tutaj mamy ciekawy znak. Ten po prawej stronie. Krzyż Świętego Andrzeja. Tak. I mamy obowiązek co zrobić? Zatrzymać się. Nie zatrzymać. Upewnić się, że nic nie jedzie. Upewnić się. Dlatego, że ten znak nie został przykryty, nie został zasłonięty, on jest aktywny. Więc proszę cię, żebyś teraz jak na dojeździe rozejrzał się w prawo, w lewo. Tak, w prawo, w lewo, jadąc. Nie zatrzymujemy się. Jest okej. I jedziemy dalej. Dobrze, znowu mamy trochę znaków. Tak, zakaz wyprzedzania. Mhm. Pamiętaj, że mamy znak ostrzegawczy, że... O, widzisz, ta dziura, którą niestety trzeba jeszcze mieć umiejętności ominięcia, żeby nie stracić panowania nad pojazdem i to, co powiedziałem, uszkodzić felgi czy opony. W prawo na skrzyżowaniu, ale z sygnalizacją świetną, Adam. Mhm, czyli niezbyt wcześnie, tak. Dobrze? Dobra. Spokojnie ze sprzęgłem, tylko wolniej sprzęgło. Jak puszczasz, ono jest trochę za szybko. W prawo. Puszczane w prawo, prawo. Już zmieniamy. Dobrze. Ten sygnalizator, jaki to jest? No ta, to jest droga z pierwszym przejazdu. Ale sygnalizator. To nie pamiętam. Bez, S na pewno. Bezkolizyjny. A, bezkolizyjny. Tak, S3, co nie znaczy, że Adam ma się nie rozglądać. A. No, to samo. Czyli jeżeli skręcamy, to, że mamy sygnalizator taki bezkolizyjny, większa pewność, że nic nie będzie jechało, ale mimo wszystko trzeba powinieneś popatrzeć, dobrze? Mhm. Okej. I w prawo. Adam. Znak stop. A. Dobra, jedyneczka. No, teraz już minąłeś. Przejechaliśmy, jedźmy. A. Jedziemy. No. Słuchaj. Powiem tak. Chało, tu pas włączania się. Poczekaj. Jedźmy. Mhm. Jedź, zmieniaj biegi, Adam. Zaraz o tym porozmawiamy. Nie widziałem tego znaku. No i mamy tutaj pole do popisu, czyli w sensie działania naszego, że podjeżdżając po skrzyżowanie mamy obowiązek sprawdzenia, jaki mamy znak i zasadę pierwszeństwa musimy przeanalizować, bo ty wjeżdżałeś na nową drogę, na nową jezdnię. Mhm. I nie upewniając się, na jakiej jesteś,
kto ma pierwszeństwo, no to tutaj popełniliśmy duży błąd. Ja ci zatrzymałem, bo myślałem, że do samego końca dasz radę, że jednak się zatrzymasz mimo wszystko, a postanowiłeś jechać i tutaj już nie mogłem ci pozwolić, wiesz, jechać. Adam. Tu mamy pierwszeństwo. Nie, Adam, ty tak blisko krawężnika naprawdę momentami. Wiem, że masz prawo jeszcze po tej przerwie nie czuć tego, ale staraj się, bo to już jest któryś raz z kolei, że ja muszę ci korygować. Jasne, jasne. Pojedziemy sobie, przypomnimy za chwileczkę parkowania, dobra? Zobaczę, okay, co pamiętasz. Bo tutaj, jeżeli chodzi o technikę, to dużo... A, gdzie ty, gdzie? Adam, Adam. A, zmieniłem. No. Okej. Okay. Trzymamy się swojego pasa. Jeżeli nie ma polecenia, że w lewo czy w prawo, to jedziemy cały czas na wprost. Dokładnie. Tak, pamiętaj o tych lustereczkach, cię prosiłem, żebyś, jak nie ma polecenia, tu będzie taka bardzo duża dziura za chwileczkę. Poproszę cię, żebyś, ale zawsze prosiłem, do krawężnika, zwalniamy i do krawężnika. Dlaczego do krawężnika? Śmiało gaz. Dlatego, że często jak kursanci omijają dziurę i zjeżdżają do środka jezdni, to przesadzają i nie chcą włączyć kierunkowskazu, a jednak przekraczają oś jezdni, wiesz? Mm-hmm. I to jest niebezpieczeństwo, no dla tak, ciebie. Tutaj nie można lepiej zwolnić, tak, lepiej zwolnić i dojechać ci do krawężnika po prostu, wiesz? Omijając dziurę. Dobrze, ja poproszę cię, żebyśmy skręcili w prawo na skrzyżowaniu najbliższym. Adam. Okej. Okay. Wrócimy sobie i wrócimy tutaj na ten miejsce do zaparkowania. No, jest trochę miejsca. Akurat tam nasz pojazd kombinuje parkowanie. Czemu ty wciskasz jedynkę, jak jesteśmy, jak jedziemy cały czas płynnie? No, tak, daj na dwójkę. A daj nie, na przejedziemy. Przejedziemy. Dwójka. Wszystko na takie wolna jazda jest na dwójce. Ty się nie zatrzymujesz. Cały czas jedziemy sobie na drugim biegu. I na najbliższym skrzyżowaniu. Prawo. Pamiętaj, nie za blisko prawej. No troszeczkę przesadza. No i skręcamy w prawo. Tak, tak, tak. Ręce. Adam. Jejku, za wolno to prostowanie jeszcze, wiesz? Troszeczkę. No. Trochę teraz tak. Zabrakło, bo w krawężnik uderzył. Tak. I po lewej stronie mamy miejsce takie, zaparkujemy po lewej stronie, dobrze? Między czarnym. Tak, między czarnymi. Kierunkowskaz, tak. Już przemyśl to, co ci wcześniej mówiłem. Jaki jest priorytet dla ciebie? Do którego samochodu masz się... Na zewnętrzną ścianę, tak? Do tego suwa. Do tego, dobrze, to jedźmy. Dobrze. Tempo skrętu jest tu bardzo ważne, bardzo ładnie. Co teraz robimy z rękami? Prostujemy. Tak. Oj, za szybko trochę. No właśnie, prostowanie też jest takie... Prostowanie, Adam, musi być umiarkowane, dostosowane... Mhm. Daj na ręczny. Tak. Dostosowane do tego, co się dzieje, tak? Jak szybko wyprostowałeś, troszeczkę stoimy po skosie, nie, ale nie szkodzi, bo... Nie szkodzi. To by było zaliczone na egzaminie. Tylko dla mnie jest ważne, żebyś miał na tą kontrolę. Od początku do końca. Najważniejsze dla nas to było to, żeby bardzo ładnie to ogólnie zrobiłeś. Pilnuj sprzęgła, żeby ta jazda była wolna, żeby nie puszczać szybko sprzęgła, to po pierwsze. Po drugie, priorytetem dla nas był ten pojazd, czyli w miarę blisko tego pojazdu, tak, czyli na zewnętrzną zawsze wyjeżdżamy, prawda? Mhm. I dokładamy ten tempo skrętu, które dostosowałeś, tylko prostowanie też musi być takie umiarkowane, dobra? No tak, tak. Dobra, tak. Teraz co, wyjeżdżamy, jeszcze raz to zrobimy, dobrze? Okej. Okay.